Dzień dobry. Chciałbym was wszystkich powitać na naszym kolejnym panelu. Ten panel będzie poświęcony, ogólnie mówiąc, przepisom europejskiego prawa, które w omawianym na panelu zakresie mogą pomóc pracy rad pracowników. Mamy takie dwa obszary, które chcielibyśmy tutaj omówić. Jeden dotyczy tak zwanych sygnalistów, objętych ochroną dyrektywy Unii Europejskiej. Drugi obszar związany jest z szeroko pojętym obowiązkiem raportowania niefinansowego i standardów, z tym związanych standardów ESG. Pozwolę sobie rozpocząć od wyjaśnienia bardziej szczegółowo pewnie nie do końca znanych pojęć i tutaj posłużę się wiedzą pierwszego z, może najpierw w ogóle przedstawię wszystkich, przepraszam, bo rozpędziłem się z tym prawem europejskim i nie zaprezentowałem naszych gości. Z naszymi gośćmi są doktor Jakub Rzymowski z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Grzegorz Makowski ze Szkoły Głównej Handlowej, dr Ryszard Skowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz pan Michał Sobczyk, działający jako doradca w dziale doradztwa biznesowego KPMG w Polsce. Z pierwszym pytaniem zwrócę się tutaj do doktora Rzymowskiego z prośbą o wyjaśnienie właśnie, kto to taki sygnalista, w jakim celu powołano w ogóle tą funkcję na poziomie europejskim, czy przechodząc tak trochę do kontekstu właśnie rad pracowników, czy członek Rady Pracowników może być również sygnalistą i jakie wyzwania ogólnie stoją przed osobami, które zdecydują się, nazwijmy to w cudzysłowie, pełnić tego typu funkcje. Dziękuję. Jakub Rzymowski, Uniwersytet Łódzki. Przede wszystkim ja sobie zapisałem tutaj pytania pana redaktora, kto to jest sygnalista? Parlament i Rada wydały dyrektywę w recepcji, czy też w toku przyjęcia której powinna w Polsce być wydana ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Ta ustawa już ze dwa lata jest przeterminowana, powinna być wydana, jest kolejna wersja projektu, jest już sporo literatury takiej głównie prasowej na temat tej ustawy, tylko literatura powstawała dlatego, że kiedy upływał termin do wydania ustawy, wiele osób, ja też do tych osób należałem, ale udało mi się uchronić przed wydaniem artykułu, po prostu w ostatniej chwili nie wydałem, po prostu okazało się, że prawodawca polski zlekceważył obowiązek wydania tej ustawy, prawodawca jej nie wydał, no i teraz już obecny Sejm na pewno nie wyda, bo już nie zdąży, a czy wyda następny? Pewnie wyda w końcu, zobaczymy. Natomiast kto to jest sygnalista? Sygnalista to jest ktoś, to jest pracownik, nie tylko pracownik, ja sobie tutaj prawnik czuje się bezpiecznie, kiedy sobie otworzy akt prawny, chyba że uczy się na pamięć aktów prawnych, czego ja nigdy nie robię. To jest pracownik, pracownik tymczasowy, przedsiębiorca, akcjonariusz, wspólnik strzela, co drugą osobę, stażysta, praktykant, który co? Który zidentyfikował naruszenie prawa u pracodawcy, to nie musi być pracodawca wobec tej osoby w rozumieniu polskiego kodeksu pracy, no bo to może być miejsce, w którym praktykant odbywa praktyki, no dlatego praktykant. Rozumiem, nie wiedziałem jak dużo mam na wypowiedź, ale rozumiem. I ten człowiek identyfikuje, że naruszono prawo i następnie ma trzy możliwości. Może zgłosić to naruszenie do tego swojego, już nazwijmy to w skrócie, pracodawcy.
może zgłosić do różnych organów państwa, do jakich to też jeszcze nie do końca wiadomo, bo mamy kolejną wersję projektu. Także tak naprawdę tam jest mowa, że Państwowa Inspekcja Pracy, jest mowa, że przestępstwa to do organów ścigania, ale poczekajmy, bo może się wiele stać. Przecież 2 lata temu mówiono o powołaniu specjalnego organu, takiego jakby urzędu do spraw zgłoszeń i tak dalej. I może też zrobić tak zwane ujawnienie publiczne, czyli może to ujawnić w mediach i tak dalej. Są pewne warunki, one są pouzależniane do pewnego stopnia od siebie te zdarzenia. Ale co się dzieje? Kiedy ten człowiek to zrobi, jego pracodawca nie może się na nim mścić. Ustawa tego nie obejmuje, nie nazywa w ten sposób, tylko tam w szczegółach mówi, że ustawa, że pracodawca nie może, tam się nazywa to działaniami odwetowymi, czyli nie może, jak to jest na przykład praktykant, nie zaliczyć mu praktyk, tylko problem polega na tym, a jak on nie chodzi na te praktyki, to co, prawda? Ale to będą problemy z sygnalistami. W każdym razie za fakt bycia sygnalistą ten człowiek nie może być w jakiś sposób upośledzony przez pracodawcę. Myślę, że jeszcze mam około minuty prawdopodobnie. I tutaj, czyli kto, po co? Sygnalistyka jest po to, żeby przełamać solidarność po stronie osób naruszających prawo. Bo możemy popatrzeć na sygnalistykę w sposób idealistyczny, tak jak patrzą przedszkolaki i krasnoludki, jeśli istnieją, że to jest po to, żeby było dobrze i żeby wykrywać naruszenia prawa. No ale na krasnoludki nie wyglądamy, a przedszkolakami już nie jesteśmy. Tu chodzi o to, jeżeli pracodawca wspólnie z pracownikami narusza prawo i jeżeli oni są solidarni, jeżeli nikt o tym nie poinformuje, to jest przestępstwo doskonałe. Nikt się, no niekoniecznie przestępstwo, może być po prostu łagodniejsze naruszenie. Nikt się o tym nie domyśla, nikt się tego nie domyśla, nikt o tym nie wie i oni latami mogą to prawo naruszać, wylewać jakąś smołę do jakiejś rzeki. Wszystko jest dobrze, nikt o tym nie wie. I kończąc już bardzo krótko, czy członek rady może być sygnalistą? Ja nie widzę na tak postawione pytanie, ja nie widzę problemu, żeby on był sygnalistą. Tam mogą się pojawić problemy, kiedy on się dowie jako członek rady czegoś, co wskazuje na naruszenie prawa. To jest, można by się dopatrzeć, już wiem, że trzeba skończyć, jak dzwoni, można by się dopatrzeć problemu, czy on tego może użyć w sygnalistyce, ale ja uważam, że może, bo to byłoby kuriozalne, gdyby bycie członkiem rady powodowało, że nie możemy zrealizować społecznego obowiązku, na przykład informowania o przestępstwie. To byłoby kuriozalne. Tyle. Dziękuję. Zanim powrócimy jeszcze do takich praktycznych aspektów funkcjonowania sygnalistów na terenie naszego kraju, to prosimy tutaj o wypowiedź pana doktora Rzymowskiego. Chciałbym teraz dodać pytanie do pana doktora Stockiego w takim kontekście bardziej międzynarodowym. Bo jak wcześniej wspomnieliśmy, oczywiście przepisy o sygnalistach są przepisami na poziomie europejskim. Z wdrożeniem wygląda to różnie w różnych krajach. U nas jeszcze trochę czasu upłynie, zanim będziemy mogli się pochwalić z implementacją tego w polski system prawny. Pytanie do pana doktora, czy te doświadczenia sygnalistów z innych krajów możemy wykorzystać tutaj w kontekście oczywiście rad pracowników, ale też samego funkcjonowania właśnie sygnalistyki krajowej. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście w ostatniej swojej książce tam położyłem, wymieniam, jest taka tabelka z wszystkimi sygnalistami znanymi, głównie w Stanach Zjednoczonych, pewnie z tego powodu zostałem tutaj zaproszony, żeby mówić na ten temat. I chcę powiedzieć tak, że wiele z tych instytucji, które tam są wymienione, to są często instytucje rządowe,
miały bardzo dobre przepisy dotyczące sygnalistów. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości i te przepisy były regularnie łamane. Czyli łamane, a osoby, a ci sygnaliści byli szantażowani. Mamy pewne podejrzenia, no jeżeli ktoś myśli o tym, żeby zgłosić i mówi o tym, że będzie zgłosił, a następnego dnia umiera w wypadku, sprawa, jak widzicie Państwo, może być nawet głębsza. To już nie jest tylko kwestia jakiejś odpowiedzialności prawnej. Znamy historię Snowdena, to jest taki chyba ostatnich czasów jeden z najbardziej znanych sygnalistów, no, który by dzisiaj musi przebywać w Rosji i tak szczerze mówiąc nawet nie bardzo wiemy, co się z nim tam dzieje. W związku z tym no, los sygnalistów, jak śledziłem te wszystkie historie tych osób, które były sygnalistami, jest niesamowicie smutne. To znaczy to są ludzie, którzy mimo pewnych przepisów, które były, które mogłyby ich bronić, one w momencie, no oczywiście o zdradę stanu, mające to wyroki śmierci, lub tak jak jeden z sygnalistów trzecim profesorem tytoniowego musiał zmienić pracę, został tak naprawdę pozbawiony swoich, można powiedzieć, możliwości zarabiania i tak dalej, i tak dalej. To jest zmienione życie, rozwód. To są, ja dlatego mówię, że to są święci naszych czasów, to są ludzie, którzy jakby zasługują na nasz absolutny szacunek. W Polsce też mamy takie przykłady. Słynny film nawet był na ten temat Motylek, czyli kwestia Biedronki. W różnych innych firmach również to się zdarzyło, tak jak mówię. I to jest jeden aspekt. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to to, że cały czas mamy do czynienia z sytuacją, kiedy de facto mamy bardzo dobre przepisy, bo te przepisy amerykańskie o wewnętrznych sygnalistach, one działały, a jednak nie zadziałały. I po drugiej stronie mamy no, często tak ekstremalnie złą wolę. I teraz pytanie jest takie, Państwo macie to pytanie, co my mamy robić, co w takiej sytuacji robić. Ja pomyślałem, nie wiem, ile mam czasu? Dwie minuty. No może się to tak za bardzo nie rozwinę, ale tylko wspomnę tą rzecz. Mianowicie uważam, że po pierwsze, biznes, wszelki biznes opiera się na zaufaniu. To jest pierwszy i każdy wie o tym. Druga rzecz, jeżeli jest potrzebne prawo, to znaczy, że już zaufanie zostało zniszczone, nie ma. Jeżeli musimy się odnosić do sądu pracy, to znaczy, że już mamy po zaufaniu. I teraz trzecia rzecz, te trzy poziomy, o których tutaj mój przedmówca mówił, czyli poziom wewnętrzny, zewnętrzne i publiczne sygnalizowanie. Ja proponuję traktować jako etapy sygnalizowania. Pierwsze, jeżeli wewnętrzny nie zadziała, to znaczy, że już mamy do czynienia z pewnym skorumpowanym systemem i oznacza to, że nie działa. W przypadku Snowdena nie zadziałał. W związku z tym już następni, którzy po nim byli, robili to anonimowo, już się nie przyznawali, bo wiedzieli, że to nie działa. Czyli i potem mamy te następne etapy, już powinniśmy tą praktykę brać pod uwagę, czyli nie traktować to jako powierzchni, wszystko robimy od razu, tylko przetestować swoją firmę, czy ten pierwszy etap działa, a w następnej turze może opowiem o takich przypadkach, będziemy mówili o praktyce, jak to dobrze może funkcjonować właśnie w takiej sytuacji, kiedy ten pierwszy system działa. Dziękuję bardzo. Teraz to w nawiązaniu do wypowiedzi wcześniejszych, ale przechodząc do takie może coś do pozycji, odpowiadania sobie indywidualnie na pytanie. Jeżeli miałbym być sygnalistką, a musiałbym dość dużo wiedzieć o tym, co się stanie, mówię, że zacznę działać, o tym, jakie prawa mi przysługują i jakie mam obowiązki związane z działaniem i procedury związane z działaniem sygnalistyki. Tutaj może właśnie pytanie do
pana doktora Makowskiego, skąd czerpać wiedzę na temat tych praw obowiązków, no bo jak wspomnieliście, jest tutaj dyrektywa europejska, są jakieś rozwiązania na poziomie krajowym, u nas jeszcze nie do końca, ale w jaki sposób usystematyzować tą wiedzę, żeby w ogóle podjąć decyzję o działaniu w formule cywilnej. Tak, dodam jeszcze, że też reprezentuję Fundację Batorego, oprócz Szkoły Głównej Handlowej, gdzie głównie się zajmowałem cywilistami, ale jeszcze dłużej się zajmowali moi koledzy i koleżanki przez wiele lat, które prowadziły program pomocy prawnej dla cywilistów. On już się skończył parę lat temu, ale oprócz tego, że no, troszkę zresztą pomogli pewnej liczbie osób, no to też była to cenna wiedza dla nas, jak w ogóle bronić się. No i to jest to tak zadane pytanie, biorąc pod uwagę obecny stan prawny, i o tym mi powiedział, że właściwie cywilista nie ma żadnej ochrony. Znaczy są szczątkowe przepisy, na przykład dotyczące instytucji finansowych, które też zostały wymuszone dyrektywą. Są przepisy dotyczące przeciwdziałania mobbingowi, to do tego zwykle wyciekają sygnaliści. Natomiast ochrony prawnej, takiej, która byłaby sprofilowana pod kątem sygnalistów, to zasadniczo nie ma. No więc trudno nawet, myśmy nigdy nie wyprodukowali czegoś takiego, znaczy, przepraszam, raz żeśmy wydali taki poradnik dla sygnalistów już lata temu i pewnie po jakichś małych korektach on mógłby ciągle jeszcze funkcjonować, no bo podejrzewam, że to był jakiś 2012 czy 2013 rok, może nawet troszkę wcześniej. Niewiele w sensie prawnym się zmieniło. Więc no, niestety zła informacja jest taka, że dopóki nie przyjmiemy odpowiednich przepisów, to tutaj za wiele już działamy. Pewnym impulsem jest dyrektywa. Problem polega na tym, że chyba w tej chwili mamy 7. wersję projektu rządowego i ten projekt z wersji na wersję jest coraz gorszy. Ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, związając do końca tej mojej wypowiedzi w tej części, że mnie bardzo martwi zawężanie pojmowania sygnalistów, whistleblowingu tylko do kwestii stosunków pracodawcy i pracodawcy. To, co ja lubię z kultury anglosaskiej i ze Stanów, to że tam się patrzy, zwłaszcza ze Stanów, na whistleblowing, na sygnalizowanie jako realizację prawa do swobody wypowiedzi. Bo o to w tym chodzi. Znaczy ja jako pracownik wewnątrz organizacji mogę nie tylko sobie poskarżyć swojemu pracodawcy, że coś się źle dzieje w tej organizacji, tylko ja mam prawo o tym głośno powiedzieć, jak on nie reaguje, pójść do opinii publicznej, do mediów i oczekiwać, że nie będę, no, przynajmniej, że będę potraktowany sprawiedliwie przed sądami i będę mógł powiedzieć to, co mnie boli w tej organizacji. Natomiast u nas jest usilne sprowadzanie kwestii sygnalizowania wyłącznie do problemów relacji pracodawca-pracownik, co tam ewentualnie pracownik i organy, które się tym sygnałem powinny zajmować. No i efekt jest taki, że w pierwszym wersji projektu ustawy był jeszcze zresztą postulowany przez Fundację Rzecznik Praw Obywatelskich jako ten organ, który miał się zajmować sygnalistami, opiekować się tą ustawą itd. itd. Teraz mamy Państwową Inspekcję Pracy i z całym szacunkiem do Państwowej Inspekcji Pracy, no to ona nic nie zrobi. Sygnalistów, a już na pewno nie w tej postaci, w jakiej ta instytucja w tej chwili funkcjonuje. Raz, że jak wspomniałem, to się nie ogranicza wyłącznie na kwestii prawa pracy i stosunków pracy, a dwa, że no, PIK, przepraszam, ale no jest daleko mniej niezależną instytucją w porównaniu do Rzecznika Praw Obywatelskich, bądź to każdej innej instytucji, którą można byłoby spróbować stworzyć, uniezależnić w taki sposób, żeby na przykład też sygnaliści pracujący w instytucjach państwowych, w przedsiębiorstwach państwowych też mieli właściwą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jawi nam się z tego obraz sygnalisty, który stoi gdzieś po środku i dość niebezpieczny sytuacji, tam to stając o wypowiedzi, sytuacji prawnej, społecznej i właśnie w takiej i interpretacji i możliwościach obrony tej jego roli, funkcji, którą miał wypełnić. Tutaj no, zwrócę właśnie do pana doktora Tyrzymłomskiego,
z pytaniem kontynuując wątek o zagrożenia, które mogą się pojawić w wprowadzeniu ustawy. Dziękuję. Ja ad vocem jedną rzecz, ale nie krytycznie, tylko jakby relacyjnie, że generalnie naukowo bym się z panem przytulił bardzo. Natomiast ja tak określam, ale ja tak określam sytuację, kiedy powiedzmy poglądy są, nie są dokładnie takie same, ale jedziemy tym samym torem. Natomiast jakby no dla porządku ja muszę powiedzieć, ale to jest wszystko ciągle też patykiem na wodzie pisane, bo to jest ciągle projekt, prawda? Mieliśmy rzecznika, teraz mamy Państwową Inspekcję Pracy, a może się okazać, że będzie mega albo mega sygnalisto Bielca, czy coś takiego. Natomiast jedna rzecz, ja się zgadzam, że w znacznej mierze, mimo że rozciągnięto katalog sygnalistów, tych potencjalnych, to w znacznej mierze, kiedy patrzymy na ustawę, nie tylko na katalog, to ona, znaczy na projekt ustawy, no, czym mamy, tym dysponujemy, czym możemy, to on jest rzeczywiście nachylony w kierunku pracowników. Ja się całkowicie zgadzam, aczkolwiek no jest też niby chroniona osoba powiązana ze zgłaszającym. Czyli powiedzmy, gdyby pracodawca miał się mścić na żonie swojego pracownika, to nie powinien tego czynić. Oczywiście może to zrobić inny pracodawca i wtedy ona już nie jest chroniona i, no i świat wygląda jak wygląda. Natomiast istotą było pytania, gdzie może być problem, tak? Ja problem przy ustawie o sygnalistach dostrzegam w jednym miejscu. Ustawa taki podstawowy, bo jest takich dużo takich właśnie, takich niefajności w ustawie. Natomiast ja dostrzegam w jednym miejscu podstawowy problem, taki systemowy błąd w ustawie. Ustawa o ochronie sygnalistów jest pułapką na sygnalistów. Dlaczego? Dlatego, że ona chroni, jak chroni, tak chroni, tak jest, ale chroni sygnalistę przed tym, powiedzmy, pracodawcą. Ale to nie jest jedyne zagrożenie sygnalisty. To, co mówiłem Państwu na początku, w całej tej, powiedzmy, sygnalistyce chodzi o rozbicie solidarności osób naruszających prawo. I jeżeli jest taka sytuacja, że mamy sygnalistę, mamy pracownika, ograniczmy się już do pracowników, nazywajmy tego człowieka pracownikiem, i on widzi, że inni pracownicy naruszają prawo. No i nie może tego znieść, jak tej opowieści o krasnoludkach, bo chce, żeby było dobrze. W związku z tym, i tak jak tutaj pan doktor mówił, to jest współczesny święty, prawda? Bo oni go znienawidzą. On poinformuje najpierw pracodawcę, który przecież dobrze wie, że oni naruszają prawo, bo jakżeż miałby nie wiedzieć, ale będzie udawał, że nie wie, prawda? Bo jeśli pracodawca jest czujny, to będzie udawał, że nie wie. Potem poinformowane zostaną organa ścigania, ci ludzie pójdą, no powiedzmy, do więzienia, może nie do więzienia, będą mieli problemy, dostaną wyrok w zawieszeniu, zależy też to, czy mieli. Natomiast tego człowieka no, pracodawca znienawidzi, ale on jest na pewien czas chroniony przed pracodawcą. Mam jeszcze minutę? Mam jeszcze, nie? Natomiast, ale to jest ta sytuacja, kiedy sygnalista to jest ten współczesny święty w pięknym świecie krasnoludków. A jest jeszcze inna sytuacja, kiedy sygnalista jest jednym z tych naruszających prawo. I co on wtedy zrobi? On nie będzie czytał ustawy o ochronie sygnalistów, bo tak jak tutaj pan doktor mówił, jest problem z tą komunikacją. Tak jak ludzie nie czytają RODO, a życzą sobie różnych rzeczy od tych biednych przedsiębiorców, głowę im zawracają, dziękuję. I oni tego nie czytają. Przecież przeciętny pracownik nie będzie czytał ustawy o ochronie sygnalistów, tylko jak ustawa zostanie wydana, to w telewizji będzie o niej dużo mowy. I o czym będzie mowa? Że sygnalista jest chroniony. On wtedy poinformuje zrazu pracodawcę, potem organa ścigania i wtedy co się dzieje? Pracodawca mówi, ja nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem, jeśli nie jest idiotą zostawiającym dowody, no to on nie wiedział. Nie ma tłumaczenia tamtych wszelkich wątpliwości na korzyść podejrzanego, oskarżonego go broni.
A ten człowiek się przyznał. Jest dowód z dokumentu. Oczywiście mówimy, swobodna ocena dowodów, sąd to będzie oceniał, ale ma dokładnie opisane, może kopię dokumentu, zdjęcia, jak żeśmy to prawo łamali. I co się dzieje? On, sygnalista, jest chroniony przed pracodawcą, ale nie jest chroniony przed prawem. I to będzie wielkie rozczarowanie dla sygnalistów, kiedy oni będą mieli duże problemy z prawem. Jeśli będę miał jeszcze czas później, to jeszcze uzupełnię. Ale na ten moment dziękuję, bo to jest to gdzie ja widzę największy problem. Że ustawa o ochronie sygnalistów, sygnalista skończy tak jak Julian Assange w więzieniu. Będzie sobie siedział i czekał, aż umrze. Prawda? Dziękuję. Dziękuję bardzo. To teraz może troszeczkę rozwiniemy temat takiego praktycznego zastosowania tej wiedzy poprzez, nazwijmy to, ogólnie rozwój dialogu społecznego w firmie. Tak? To, co Rada Pracowników może, w jaki sposób Rada Pracowników może wykorzystać, trudno to nazwać w tej chwili przepisami, natomiast samą rolę sygnalisty w rozwoju dialogu społecznego. To pytanie może tutaj będzie do pana, skierowane do pana doktora Stockiego, mimo jak mam tu odnotowane, prowadził pan szerokie badania nad systemami partycypacji innymi i czy tych badań wniosek w tym kierunku i jakieś sobie praktyczne rady można. Ja się spróbuję właśnie opowiedzieć, w jaki sposób, bo tak podnosząc się do rad pracowniczych, bardziej w tą stronę. Mieliśmy firmę, dam taki przykład i potem sobie go przerobimy na różne sposoby. Po pierwsze, jest firma, która chętnie i chce zarządzać partycypacyjnie. Dokładnie, ponieważ pełna partycypacja w zarządzaniu, mogę powiedzieć, jak prezes tej firmy dowiedział się o tym z mojej książki, którą miał na zajęciach z MBA, zaprosił mnie. Uruchamiamy proces naprawdę bardzo silnego wciągania pracowników w zarządzanie. I w pewnym momencie mówimy, ale musimy mieć to, co zresztą ustawa zaleca, mieć swoje własne regulaminy funkcjonowania sygnalistów wewnątrz zakładu pracy. Myśmy mieli coś takiego właśnie, czyli prymitywne wtedy, ale to były takie na przykład skrzynka na pewne pomysły albo na zgłoszenia jakichś rzeczy, anonimowe zgłoszenia. Potem mieliśmy rozmowy z klientami, które prowadzili, najpierw myśmy prowadzili, a z tymi najważniejszymi klientami prowadził wiceprezes. Co się okazało? No nie ma żadnych karteczek, pada jedna karteczka. No, wszyscy się cieszymy, czytamy. I w tej karteczce jest właśnie coś, co wydaje mi się, budzi nasze zastanowienie. Mianowicie ludzie, którzy już zobaczyli, że zarząd ma dobrą wolę, ktoś napisał, ale czy wy nie wiecie, że firma jest cały czas okradana przez wewnętrzny biznes? Okazuje się, że w tej firmie, króciutko mówiąc, jeden z pracowników, i uwaga, udając, że to robi w porozumieniu z zarządem, to jest kluczowe tutaj, po prostu swoimi ścieżkami na skradzionych materiałach produktowych, produkty, które na lewo sprzedawał, wywołując ze zakładu, transportem firmowym i tak dalej. No, nie do wyobrażenia. Kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie ginęło. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, natomiast to, co jest tutaj dla nas ważne, to to, że ta karteczka, to taki był sygnalista, który ją wrzucił, ale ta karteczka sprawiła, że zarząd pierwszy się o tym dowiedział. Wszyscy zaangażowani w ten proceder myśleli, że to jest po prostu unikanie podatków i że chcą po prostu na lewo produkować i sobie sprzedawać w szarej strefie, a zarząd o tym nie wiedział. Sprawa, no jak się prezes dowiedział, no to furia, komisja, 20 pracowników, którzy byli w to zaangażowani, zostało zwolnionych, bo można powiedzieć, udało się uniknąć tragedii. I teraz dlaczego się udało? Dlatego, że zadziałała ten pierwszy etap wewnętrzny, zadziałał,
Czyli może być taka sytuacja, że, pracownik ma dobrą wolę, chce poinformować. Nie chcę myśleć, co by było, gdyby się o tym od razu ten sygnalista poszedł do prokuratura, nie wiem, zgłosił do Urzędu Skarbowego i tak dalej. Sprawa, no, firma by miała ogromne kłopoty i być może ludzie winni i niewinni by stracili pracę. W związku z tym to pokazuje, że warto takie budować systemy po to, żeby potem sprawdzać. Natomiast zdarza się, że ten pierwszy etap nie działa. I znam taką firmę, Sobótka, to jest Szczeblowskie, kopalnie surowców mineralnych Sobótka na Dolnym Śląsku, czyli mówiąc pokrótce kamieniołą. I on wygrał konkurs na najlepszego pracodawcę. I pytał prezes, który odbierał nagrodę, mówi, no ja uczyłem się zarządzania w sądzie pracy. Czyli co się stało? Drugi etap zaczęło, to znaczy on miał tyle skarg na swój styl zarządzania, ale tak się nauczył, że stał się najlepszym pracodawcą. Czyli to jest ten, jak nie da się w pierwszym etapie, no to mamy ten drugi, dopiero wtedy ten drugi. No, a ten trzeci, czyli obliczne, jest niesamowicie ciężkie, dlatego że bardzo często to się wiąże nie tylko z wewnętrznymi problemami, ale w społeczności lokalnej. Bardzo często ci ludzie, którzy zostają złapani na kradzieży, na przykład to są nasi sąsiedzi obok. My się będziemy teraz z nimi, oni dostaną sankcje, no powiedzmy, że tutaj akurat się skończyło zwolnianie z pracy, ale to mogą być gorsze sankcje, żeby to były już z jakiegoś urzędu i wtedy, no i wtedy mamy sąsiada, który nas nienawidzi całe życie. W związku z tym to nie jest tak prosto, to są ta presja na sygnalistę jest jeszcze z tej strony. Nie, przecież mam czas, koniec, no to ok. Teraz pozwolę sobie poruszyć, pociągnąć niejako ten temat, ale odnieść się troszkę do tej definicji sygnalisty, którą pan doktor Makowski nam tutaj przedstawił, i nazywając to takim określeniem ad hoc oczywiście, bo nie uznaje się to za specjalistę w dziedzinie sygnalistyki, natomiast tak jak zrozumiałem, to amerykańskie mianowicie sygnalisty jest bardziej obywatelskie niż zawężone do funkcji proponowanej na poziomie europejskim i jest to pewnego rodzaju postawa obywatelska. Nie wiem, czy ja to dobrze interpretuję. I tutaj właśnie pytanie, czy w takim ujęciu szerszym, w kontekście rad pracowników, możemy wykorzystać właśnie sygnalistykę jako narzędzie też dialogu, jako narzędzie w działaniu Rady Pracowników. Troszkę zawężam tutaj ten aspekt prawny, jako że w dyskusji wychodzi na tę konkluzję, że prawo co odniesieniem na terenie naszego kraju wielkim nie jest, więc może tak pod kątem właśnie tej drugiej strony, jak wygląda, nazwijmy tam etos sygnalisty USA i czy to w ogóle da się jakoś zmianować naszą mentalność. Jestem socjologiem, więc może dlatego mam tendencję do poszerzania i komplikowania, ale faktycznie, znaczy taką definicję sygnalistów, może nie moją, ale taką, którą żeśmy przede wszystkim Fundacji Batorego przyjęli, no ona się sprowadza do tego, że to są osoby, które w interesie publicznym zgłaszają fakt wystąpienia nadużycia bądź ryzyko tego wystąpienia. Czyli ten interes publiczny jest rozumiany przede wszystkim nie tylko jako interes społeczeństwa czy społeczności, ale na tej społeczności pracowniczej, w tej organizacji, tak? Więc no, faktycznie jest bliskie takie spojrzenie właśnie na sygnalistę bardziej z perspektywy postawy, a nie z perspektywy jakiegoś kolejnego typu pracownika, który powinien być chroniony przepisami prawa pracy, tylko raczej osoby, która po prostu korzysta z pewnych swobód obywatelskich, tak? Natomiast co do rad pracowniczych, ja ogólnie sympatyzuję ze wszystkimi demokratycznymi instytucjami i oczywiście Rada Pracownicza jest jednym z takich instytucji.
Czy w polskich warunkach rady pracownicze mogą jakoś pomóc sygnalistom? Niestety obawiam się, że nie. Z dwóch względów. Znaczy z tego względu, że wydaje mi się, że raz, że u nas, znaczy tak w ogóle u nas i też to wynika z naszej ustawy, która powołuje radę pracowników do życia. No, wynika, że to jest takie ciało dialogu. No więc w pewnym sensie do pewnego etapu no to ciało dialogu, zwłaszcza, że na przykład wszystkie regulacje chroniące pracowników na poziomie organizacji, no dobrze by było, żeby były konsultowane. W ogóle nawet nie mając przepisów, no to jednak takim dobrą praktyką jest, że on się przyjmie jakiś whistleblowing scheme, czyli ten taki system ochrony sygnalistów. No to nie powinno to być z góry na dół, tylko raczej z dołu do góry. Znaczy to powinno powstawać w dialogu taki system. Więc no rada wydaje się świetnym... Więc rada pracowników wydaje się idealnym miejscem, żeby coś takiego przedyskutować, doprowadzić do jakiegoś dojrzałego kształtu i tak dalej. Oczywiście są takie przykłady, jak na przykład Wielka Brytania, tylko Holandia, Niderlandy właściwie, bo oni się zmienili nazwę i używać Niderlandów. Tam rady pracownicze są bardziej aktywne. Tam na przykład jest wymóg w piśniejszym ustawodawstwie taki, że zgłoszenia sygnalistów muszą przechodzić przez radę pracowniczą. W ichniejszych organizacjach, więc tam rada pracownicza pełni aktywną rolę też jako, bym powiedział, kanał albo jakiś odcinek tego kanału sygnalizowania w miejscu pracy. Natomiast wydaje mi się, że u nas można byłoby pomyśleć o radach pracowników jako fajnym oparciu dla sygnalistów, ale to jest element w ogóle dyskusji szerszej na temat kultury pracy i w ogóle kultury, bym powiedział, stosunków pracy. I dam przykład. Myśmy w 2016 roku zrobili takie badanie na temat postaw pracowników i pracodawców wobec sygnalistów. Zrobiliśmy to badanie przede wszystkim dlatego, że wtedy lobbowaliśmy bardzo mocno za fundację, za przyjęciem ustawy o ochronie sygnalistów i ku naszemu zaskoczeniu, no nie zaskoczeniu, bo już jakieś sygnały mieliśmy, już kończę, okazało się, że najbardziej niechętni dla ustawy o ochroniących sygnalistów są związki zawodowe. Dlatego, że one mają swoje interesy, są skupione w miejscach, gdzie państwo ma największy udział, no tam z tym państwem mają swoje relacje i ci sygnaliści jakoś nie bardzo im pasują do tego układu. I myśmy zrobili bardzo ciekawe wywiady i zacytuję, i teraz tak, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że trzeba przemyśleć, zanim w ogóle rady pracowników się wpuści do tego systemu i zaczną się łączyć z sygnalistami, to trzeba przemyśleć moim zdaniem w ogóle, jaka jest relacja rad pracowników do związków zawodowych. I w ogóle związków zawodowych do sygnalistów, bo w tej chwili nie sądzę, żeby od 2016 roku ta ustawa się zmieniła. Związki zawodowe, może powiem coś kontrowersyjnego, traktują zwłaszcza te duże związki zawodowe, Solidarność, OPZZ, dużo bardziej otwarta jest forum związków zawodowych, z którym mieliśmy współpracę, nawet Solidarność 80, z którym mamy współpracę, więc to nie jest tak, że wszystkich u jednego boku poda. Ale generalnie związki zawodowe nie lubią sygnalistów i nie lubią rad pracowników. Teraz zacytuję Państwu cytat z wywiadu, który żeśmy wtedy przeprowadzili, jednego z wywiadów ze związkowcą, mówię tak, bardzo krótko. Jak najbardziej, dziś i wydaje mi się, że w najbliższej przyszłości to chyba tak naprawdę tylko związek zawodowy będzie tym przedstawicielem pracowników, który jest realną siłą, która może doprowadzić do tego, że ci sygnaliści będą otoczeni opieką. Ci sygnaliści będą się głównie wywodzić ze związku, bo bardzo optymistyczne spojrzenie, bo cały czas będę mówił z uporem maniaka, że to właśnie związkowcy są sygnalistami pierwszymi. I powiem panu tak, nie widzę tu żadnego drugiego przedstawiciela pracowniczego, przedstawicielstwa pracowniczego, które mogłoby w jakiś sposób wesprzeć sygnalistów w zakładzie pracy. Na pewno nie będą to rady pracowników, bo one są nieliczne. Czas pokazał, że ta idea poniosła fiasko. 2016 rok. Myślę, że jakbyśmy zrobili wywiad z podobnym związkowcem z centrali, to byśmy usłyszeli też coś podobnego. Więc super byłoby mieć radę pracownicze jako element systemu ochronnego sygnalistów, ale tak powiem, z takim postawą związków wobec w ogóle sygnalizowania i rad pracowniczych, wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne. A
Myślę, że temat jest na tyle ciekawy i kontrowersyjny, że może będą również głosy z sali i taką dyskusję też przewidujemy tutaj. Natomiast ja na chwilkę skręcę na łąkę, żeby z powrotem wrócić do Asim za moment i zadam pytanie do pana Michała odnośnie innego obszaru, który no, pozornie wykracza poza tą tematykę, ale jak to potem pokażemy, nie do końca. Jest to właśnie raportowanie niewymiasowe i zgodne ze standardami ESG. I tu poproszę pana Michała Sobczyka o rozwinięcie troszkę właśnie tematu samego ESG, przede wszystkim w kontekście regulacji, trendów w zakresie raportowania, które mogą sprzyjać radom pracowników. Dzień dobry. No, jeśli chodzi o trendy i regulacje, to zarówno trendy, jak i regulacje będą oczywiście w różnym stopniu dotyczyły różnych podmiotów, no, w zależności od tego ich formy prawnej, wielkości, własności, branży, w bardzo różnym stopniu, zwłaszcza takie stopień takiej integracji ze światową gospodarką, czyli na przykład to, czy taka firma jest dostawcą jakichś firm zagranicznych, będzie tutaj miał znaczenie. Natomiast generalny trend jest taki, że coraz większe jest oczekiwanie, zarówno takie ze strony, nazwijmy to bardzo umownie, otoczenia firm, czy na przykład dostawców, banków, ubezpieczycieli, nie wiem, agencji ratingowych, analityków i tak dalej, jak i ze strony regulatorów, zwłaszcza europejskich, na to, żeby ujawniać różnego rodzaju informacje o niefinansowym wymiarze w kierunku firm. I trend jest taki, że generalnie mimo wszystkich oczywiście tutaj zakrętów i takiej tendencji naturalnej do tego, że się pojawia jakiś projekt, to zazwyczaj potem już ta jego trzecia czy czwarta wersja jest dużo mniej pożyteczna społecznie, nie? Bo po drodze gdzieś tam ileś zębów jej się wybije. To generalny trend jest taki, że zakres informacji wymaganych od firm jest coraz szerszy, coraz więcej firm jest objętych także takim obowiązkowym raportowaniem, to jest pierwszy trend. Drugi trend jest taki, że w coraz większym stopniu dąży się do porównywalności tych danych, czego takim bardzo ważnym przejawem jest przyjęcie teraz tam pod koniec lipca europejskich standardów raportowania zrównoważonego rozwoju. Tutaj to raportowanie finansowe, raportowanie ESG, raportowanie zrównoważonego rozwoju, to potem generalnie synonimy, będzie chodziło to samo. Więc to po pierwsze coraz więcej podmiotów od coraz większej liczby firm wymaga coraz więcej informacji niefinansowych. Funkcjonują zarówno dobrowolne międzynarodowe standardy, które gdzieś chociażby po to, żeby nie wystawać konkurencji, są przez firmy w takim raportowaniu, czyli takim upubliczniania informacji wykorzystywane. Plus właśnie mamy teraz dla przynajmniej niektórych firm, tych większych na początku, docelowo między innymi dla wszystkich firm giełdowych, mamy obowiązek tego raportowania zgodnie z europejskimi jednolitymi standardami. No i co z tych trendów wynika? Wynika kilka rzeczy. No po pierwsze wynika to, że pewien katalog informacji, w tym myślę, że także takie informacje, które być może Rady Pracowników musiały zabiegać, będzie obowiązkowo publikowany. Tutaj oczywiście jest haczyk. To haczyk jest taki, że nawet w tych jednolitych europejskich standardach niewiele jest takich informacji, których ujawnianie jest bezwzględnie konieczne. Generalnie firma musi prowadzić taki proces, w ramach którego identyfikuje, które tematy są istotne, no i raportuje te tematy istotne. Więc jeżeli w toku takiego procesu jej wyjdzie, że na przykład kwestia konsultacji z pracownikami jest w jej przypadku zagadnieniem mało ważnym, no to po prostu tych informacji nie ujawni. To mi się bardzo nie podoba. Życzę sobie, żeby więcej tych było takich obowiązkowych ujawnień. Natomiast już teraz, więc to jest taki haczyk. Natomiast już teraz na przykład w europejskim, nie w europejskim, światowym, w globalnym standardzie raportowania KRI, który jest powszechnie przyjęty przez firmy, są też pytania bardzo ciekawe z punktu widzenia, potencjalnie z punktu widzenia pracowników, ich przedstawicielstw, pytania dotyczące sposobu zróżnicowania płac zarówno w zależności od płci, jak i tej rozpiętości różnicy między płacą osobnej, lepiej zarabiającej do mediany w firmie,
Więc jest ileś tam takich informacji, które firmy po prostu będą musiały ujawniać. Skoro będą musiały ujawniać, to pracownicy no, będą mieli ten oręż w postaci informacji. Będą też, ponieważ coraz więcej firm będzie ujawniać też według podobnych zasad, to też rady pracowników będą mogły potencjalnie no, po prostu porównywać standardy na przykład płacowe, czy standardy dialogu w poszczególnych przedsiębiorstwach. To też może być jakimś orężem. Firmom trudniej też będzie tłumaczyć się, na przykład jakichś informacji nie mają. Jeżeli na przykład wiemy, że dana firma jest zobowiązana, na przykład, nie wiem, musi wypełniać jakąś tam ankietę, bo przecież to raportowanie to nie są tylko te publiczne dostępne raporty na bazie europejskiej dyrektywy, ale też na przykład różne nie wiem, ankiety wysyłane przez duże firmy, dla których taka firma miała być dostawcą towarów czy usług. Jeżeli wiemy na przykład, że nasza firma wypełnia ankietę w ramach platformy EcoVadis, no to też wiemy, że po prostu pewne informacje fizycznie w firmie są. Nie można się tłumaczyć, że ich nie ma. Więc na pewno też to już będzie taki bardziej optymistyczne może założenie. Ja też mam jakąś tam cichą nadzieję, że sam fakt, że firmy właśnie są o pewne rzeczy pytane, że muszą pewne informacje zebrać, opracować, może porównać z innymi, że może być jednak czasami pewnym punktem wyjścia do autorefleksji, jeżeli firma, nie wiem, zostaje zapytana na przykład, jakie są u was, nie wiem, różnice pomiędzy płacą kobiet i mężczyzn zatrudnionych, wykonujących pracę o tym samym charakterze. No to jest szansa, że pierwszy raz ktoś to policzy. Jak to policzy, to że być może go te liczby zastanowią i że samo takie zainicjowanie pewnych procesów, czy nie wiem, ustalenie pewnych polityk w tych europejskich standardach raportowania różnego rozwoju jest bardzo dużo pytań, które, bo to są standardy, żeby było też jasne, one same w sobie i w ogóle raportowanie ESG nikogo do niczego bezpośrednio nie związuje. Tam jest na przykład takie pytanie, że proszę powiedzieć, czy u Państwa w firmie jest, to jest konkretny zapis właśnie z ESRS-1, czy w Państwa firmie istnieją mechanizmy, za pośrednictwem których pracownicy tam, nie wiem, mogą mieć wpływ na sprawy ich dotyczące. No i firma może powiedzieć, nie mamy i co nam zrobicie? I to jest koniec, to jest wypełnienie obowiązku raportowego. Natomiast no, jest szansa, że właśnie sam fakt konieczności publicznego spowiadania się z tego typu kwestii no, będzie impulsem do tego, że najpierw powstanie właśnie jakaś diagnoza sytuacji, potem jakaś polityka, jak będzie jakaś wewnętrzna polityka, to pracownicy też będą się mogli do niej odwołać i że zacznie się pewien proces, który doprowadzi do takich istotnych zmian. Ja mam też nadzieję, że samo to raportowanie i ujawnianie też będzie początkiem być może jakiejś regulacyjnej i takiej rynkowej presji na to, żeby też po prostu pewnych rozwiązań wymagać, nie tylko o pewne rzeczy pytać czy sugerować, ale też żeby być może na przykład wprost wymagać, żeby to ten zapis był na przykład nie, czy firma ma wyznaczone cele w zakresie, nie wiem, przeciwdziałania dyskryminacji, tylko będzie proszę napisać, jakie macie cele, a jeśli nie macie, to kiedy macie zamiar je wprowadzić, więc no trend jest raczej taki, że coraz więcej informacji będzie wymaganych. Jak to będzie wyglądać, to się okaże, bo te pierwsze raporty zgodne z SRS będą dopiero ukazywać. I ja się spodziewam, że nie od początku będą to, że po prostu te wymogi informowania będą pewnie w wielu przypadkach jakoś traktowane tak bardzo umownie i pobieżnie. Z takim założeniem, że wszystkich nas nie złapiecie, że nagle kilka tysięcy firm po prostu no, nie będzie musiało, zwłaszcza, że nie ma jeszcze mechanizmów egzekucji tych wymagań, już kończę. Więc pewnie często będzie tak, że na te pytania odpowiedzi będą wymijające, albo że w ogóle niekoniecznie firmy będą jakoś bardzo ściśle tych regulacji przestrzegać. Natomiast no, uważam, że sam taki kierunek, jakim jest to, że firmy będą miały coraz bardziej ściśle określony i ujednolicony katalog informacji podawać do informacji publicznej jest dla rad i w ogóle dla pracowników korzystny. I jeszcze tylko jedno zdanie, to co też jest ważne, i tutaj szczególnie duże są moje obawy, że ten proces będzie fasadowy i niekoniecznie, jeżeli firma nie będzie miała dobrej woli, to niekoniecznie w praktyce dużo będzie z niego unikać.
Ale teoretycznie ten proces raportowania niefinansowego, czy tam raportowania ESG, zakłada także istotny udział pracowników. Znaczy tam cały proces, czyli najpierw wyznaczenie tych tematów, które są istotne, on wymaga tego, że firma powinna gruntownie przeprowadzić analizę ryzyk, problemów, zagrożeń, wpływu na pracowników. Już sam ten proces jest, można sobie mieć cichą nadzieję, że będzie dla firmy jakimś tam źródłem refleksji, dla pracowników jakimś narzędziem. No i ten raport ma się opierać generalnie właśnie na gruntownej analizie i ta analiza powinna być wykorzystywać konsultacje tych najważniejszych interesariuszy, tego najważniejszego otoczenia firmy, w tym pracowników. Jak to w praktyce będzie wyglądać, to się oczywiście okaże, ale teoria mówi, że właśnie już niedługo firmy będą musiały bardzo poważny namysł nad sobą przeprowadzić, w tym namyśle intensywnie współpracować, zwłaszcza z swoimi pracownikami, a potem tą taką właśnie diagnozę tego, jak wygląda ten społeczny, ekologiczny też, pracowniczy wymiar ich funkcjonowania, a potem z tego jakoś się publicznie wyspowiadać. Więc taki proces ma miejsce, a do jakiego stopnia Rady Pracowników będą w stanie go zyskać, to oczywiście w dużej mierze zależy od nich. Dziękuję bardzo. Co właśnie filozofii związanej z raportowaniem niefinansowym jest bardzo ważne dla nas to, że coś, co było wewnętrzne, zaczyna być zewnętrzne, czyli coś, co kiedyś nazywano kulturą firmy, wewnętrzną kulturą firmy, czy tworzeniem wizerunku na zewnątrz, czy w rezultacie społeczną odpowiedzialnością biznesu, czyli takie wartości nieobligatoryjne, pozostające właściwie do subiektywnej decyzji realizacji firmy, zaczynają wypływać na wierzch w tym sensie, że zgodnie z przepisami muszą przynajmniej w pewnym zakresie być upubliczniane, czym jest to już zobowiązanie do przeprowadzenia, czy deklaracja, że coś istnieje. Właśnie w tym pierwszym wymiarze mogliśmy sobie dowolnie żonglować w firmie tym, co robimy, czy nie robimy. To też nie tylko na poziomie społecznym, ale też ochrony środowiska było bardzo widoczne. W tej chwili, no tak jak tutaj powiedział pan Michał, mam nadzieję, że dyrektywa nas sprowadzi troszkę do deklaracji, które powinny mieć, przynajmniej powinny, jeżeli nie muszą, mieć pokrycie w rzeczywistości i w działaniach firmy. Stąd jest to na pewno narzędzie, które pozwoli na wykorzystanie go w praktyce i powoływanie się na pewne rzeczy, które nie będą już do wycofania, czy traktowane jako kawałek subiektywnej rzeczywistości, widzimisię zarządzających firmą. Nawiązując teraz, żebyśmy wrócili na drogę sygnalistów, chciałbym zapytać jeszcze pana Michała Słowczyka, czy w dyrektywie zapisy o sygnalistach się znajdują, że jak to jak brzmią i jak można i czy można w ogóle je ocenić właśnie z perspektywy pracowniczej jako przydatne czy rokujące nam przydatność. Spojrzę w ciągawkę, bo na pamięć tego dokumentu przedmiotu nie znam. Generalnie takich zapisów odnoszących się wprost do sygnalistów w projekcie tych standardów, znaczy nie wiem, już nie w projekcie, tylko w tych standardach opublikowanych chyba 31 lipca nie ma za wiele. Są dwa takie właśnie bardziej istotne punkty. Jeden to jest to, że firma ma poinformować o tym, jakie istnieją w niej wewnętrzne kanały zgłaszania prawidłowości, plus poinformować, w jaki sposób dba o to, żeby pracownicy o nich wiedzieli, byli przeszkoleni, wyedukowani z zasad ich korzystania i tak dalej. To jest jeden punkt. I drugi punkt z tych takich najważniejszych to jest taki, że firma musi też opisać, jakie podejmuje działania, żeby zapewnić, że pracownicy zgłaszający nadużycia będą chronieni przez działaniami odwetowymi. Ja przyznam bez bicia, że nie znam tych przepisów o sygnalistach, ale zakładam, że zgodnie zresztą z taką ogólną filozofią tych ESRS, one gdzieś tam się odwołują, nawiązują do innych regulacji europejskich, jakoś tam po prostu zapewne te pytania są po prostu, gdzieś odzwierciedlają te główne tematy, którym to się zajmuje prawo o sygnalistach. Więc tak o sygnalistach tam bardzo dużo nie ma.
Natomiast zachęcałbym tych, którzy będą mieli chwilkę, żeby do standardu S1 i standardu G1 zajrzeć, je przekartkować, bo tam trochę informacji ciekawych z punktu widzenia rad pracowników jest. Na przykład jest parę takich punktów, gdzie wprost się pyta firmy, w jaki sposób te mechanizmy konsultacyjne, czyli jak często, kto, jakie przedstawicielstwa pracowników, na co mają wpływ. No i tak pozwolę sobie, bo o tym nie powiedziałem wcześniej, a tam się chciałem, żeby to wybrzmiało, że SRS, to europejskie raportowanie, jest jedna rzecz, no a drugą rzeczą jest to ta dotycząca przynajmniej niektórych firm, ta presja zewnętrzna. No oczywiście to nie jest tak, że jakaś wielka przemiana serc i sumień nastąpiła w europejskim biznesie, ale chyba nastąpiło jakieś takie zrozumienie, że firmy, które nie mają jakichś trupów w szafie, to na przykład są firmami, których akcje gdzieś tam może warto trzymać, przynajmniej na dłużej, a nie to krótkotrwałej spekulacji, więc no na przykład agencje różne ratingowe, które przyznają ratingi, czy firmy, które szukają partnerów, no jednak po prostu starają się często coś o tych firmach innych dowiedzieć. No i to jest po prostu tak, że w wielu przypadkach te firmy będą chciały nie tylko informować, ale też być może poprawić pewne na przykład kanały komunikacji z pracownikami, dlatego że ktoś się pyta. To są już bardzo konkretne przykłady i w tej działalności to raczej mojej też firmy, którą reprezentuję, już się zdarzają takie sytuacje, że na przykład chce ich wykupić firma zagraniczna i zadają im trudne pytania. Na przykład w jaki sposób my gwarantujemy, że są prawa człowieka przestrzegane. I co my mamy na nią odpowiedzieć? No i to jest ten moment, kiedy właśnie ta firma musi rzeczywiście opracować jakąś politykę, zastanowić się, udzielić jakichś informacji. Jeżeli te informacje będą przedstawiały ją w niekorzystnym świetle, to jakoś się z tego wytłumaczyć, więc ta presja regulacyjna jest z jednej strony, ale też są pewnego rodzaju presje takie o charakterze, nazwijmy to najogólniej, rynkowym, które też sprawiają, że te informacje pewnie będą udzielane. Ten globalny standard GRI raportowania w takiej swojej części, już w części obowiązkowej, ma kilka pytań, na przykład ma jedno z pytań, na które odpowiedź jest obowiązkowa, jest taka, jaka część, jest to wniosek, to nie zdanie, jaka część pracowników jest objęta układami zbiorowymi, a jeśli nie wszyscy, to którzy nie są objęci układami zbiorowymi, dlaczego? I analogiczne pytanie o to, jakie kategorie pracowników, jakie kategorie osób pracujących na rzecz tej firmy nie mają umowy o pracy i dlaczego? I to są firma w tym momencie, jeżeli publikuje raport, zgodnie z tym standardem, a wiele firm po prostu, no wręcz nie wypada im nie publikować takiego raportu z różnego rozwoju zgodnego z tym standardem, to ma na końcu taki indeks i musi albo się odpowiedzieć, dlaczego, albo musi napisać, no tajemnica, nie powiemy pomidor. No i to oczywiście co innego troszeczkę jest powiedzieć radzie pracowników, nie powiemy, co nam zrobicie, a co innego jest w takim dokumencie publicznie dostępnym, który przynajmniej teoretycznie ktoś, mogą bardzo różni ludzie czytać, w tym na przykład właśnie, nie wiem, ubezpieczyciel, który często na podstawie takiej analizy postępowania firmy już coraz częściej też wyznacza jakieś tam kryteria ubezpieczenia. I tam już taka informacja, ja już widziałem w tych raportach naprawdę parę różnych takich informacji. Właśnie na przykład, no na to jedno pytanie, jak wiele więcej zarabia prezes od mediany, to my byśmy woleli nie odpowiadać. No coś takiego publicznie pokazać, to już jest, mi się wydaje, to może być punkt zaczepienia dla pracowników. Dziękuję bardzo, bo chcielibyśmy jeszcze zostawić tutaj ewentualnie chwilę czasu na głosy z sali. O typu wypowiedzi pana Mikołaja, to właśnie zastanawiam się teraz nad tym, czy sygnalistę uznajemy jako część ładu korporacyjnego, czy nie. Myślę, że to też jest parte rozwinięcia, ale no, nie damy sobie rady z tym, żeby wyjaśnić wszystkie problemy w kontekście G i sygnalistów na panelu obecnie. Stąd pytanie jeszcze skieruję do państwa przysłuchujących się tutaj wypowiedziom i dyskusji. Czy są jakieś pytania z sali od uczestników do naszych gości? Takie trochę pytanie, takie trochę wyjaśnienie. Ja nie demonizowałbym tej ustawy, że jak ona wejdzie w życie, to wszystko się zmieni. Ale myślę, że rola zarówno rad pracowników, jak i związków zawodowych w obecnym stanie prawnym jest
pozytywna, bo gdy ktoś jakby ma obawy przed osobistym zgłoszeniem jakiejś nieprawidłowości, może wykorzystać osobę czy z Rady Pracowników, czy z Zarządu Związku Zawodowego, której ufa bardziej, żeby ona w jego imieniu przekazała i po prostu zapewniła mu anonimowość. Co prawda w świetle tej nowej ustawy nie wiem, kto wtedy był, będzie sygnalistą, ale taki sposób postępowania jest mi znany i praktykowany nawet. Także po prostu ta osoba pośrednia, która jest chroniona z mocy prawa, czyli ma jakąś już ochronę w tym momencie, zabezpiecza tego bezpośrednio informującego o problemie. Może można? Bo ja tak odrobinę odczuwam to jako pytanie do mnie. Ochrona sygnalisty i ochrona członków rad jest nieco inna. Jakby sygnalista w założeniu jest chroniony bardziej. W założeniu, jak będzie, to się dowiemy. Znaczy sygnaliści się dowiedzą. Natomiast mówiłem o tej pułapce na sygnalistów. Natomiast to, o czym Pan mówił, dokładnie nawiązując, w ustawie, w projekcie, ale to jest też w dyrektywie, więc na pewno będzie, jest też zjawisko sygnalizacji anonimowej. Czyli wtedy to jest, patrząc w sposób idealistyczny, bardzo sympatyczna rzecz. Sygnalista zgłasza to zawiadomienie, ale pracodawca musi mu zapewnić anonimowy kanał zgłoszenia. I tutaj odnosząc się do wypowiedzi pana doktora Stockiego, ta skrzyneczka, ja to na przykład zalecam. Dlatego, że pracodawcy inwestują w jakieś niesamowite systemy, a skrzyneczka w miejscu, w którym nie ma kamer tych takich CCTV, to jest bardzo dobre rozwiązanie, prawda? I dość tanie. Natomiast pudełeczko, i wtedy no, sygnalista jest, sygnalistą jest ten ktoś, kto anonimowe zawiadomienie złożył, tylko że on nie jest chroniony, prawda? I tu jest kolejna pułapka na sygnalistę, dlatego że pracodawca się może domyślić, kto to zawiadomienie złożył, no i się go pozbędzie, bo uzna go, że to Judasz jest i go wyrzuci. On nie jest chroniony, ale mechanizm oczywiście jest, tylko anonimowa sygnalizacja wyłącza ochronę sygnalisty, bo nie wiemy, kto przyjudaszował. Mówiąc z brakiem sympatii do sygnalisty, ale ten brak sympatii będzie. Tego się nie ma co oszukiwać, że to nie będzie, że ukochamy sygnalistów jako te świeckie anioły, które nam dobrze robią w społeczeństwie. Czy jeszcze jakieś pytania? Witam, Przemek Macieja. Ja bym chciał tutaj panu Robertowi dziękować za to, co pan powiedział. U mnie w firmie te skrzyneczki działają, sprawdzają się. Było kilka poleceń służbowych, analiz, zespołów, które na przykład przeanalizowały sytuację, że w niektórych działach ludzie złożyli anonimowe informacje, że jest za dużo pracy, za mało ludzi i ci ludzie zostali dotrudnieni. My mamy jeszcze u nas w firmie dodatkowy taki kanał, którym możemy, każdy pracownik może być tym sygnalistą. Co 2 lata firma przeprowadza badanie zaangażowania pracowników. Są to firmy zewnętrzne, można to przeprowadzić przez platformę firmy, która wygra przetarg, jak i papierowo. Pytania są przeważnie standardowe przez firmę, która przeprowadza to badanie, ale można 2 pytania zawsze też dołożyć, że tak powiem, od firmy. I firma zawsze jest możliwość, że pracownik może napisać coś od siebie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To trochę bardziej informacyjnie, aniżeli jako pytanie, sprawę się do końca. Nie pozostało mi nic innego, jak podziękować serdecznie naszym gościom za udział. Podziękować Państwu za wysłuchanie naszego panelu i skonkludować, że naszym celem, oczywiście jako że obydwie dyrektywy są w fazie
implementacji w Polsce i że o sygnalistów nie ma jeszcze odbicia w ustawie i prawie krajowym, jakie standardy ESG też są stosunkowo nowe, wprowadzone w czerwcu bieżącego roku. Taką konkluzją ostateczną jest to, że warto obserwować te rozwijające się obydwa tematy jako przyszłe instrumenty, które w pracy i działalności rad pracowników będą mogły zostać wykorzystane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.